Siema, witajcie w PeCetowie. Sporo pograłem w Diablo 2 Resurrected. Sprawdziłem dostępne postacie, poszwendałem się, poekspiłem, a na dokładkę po raz enty wrzuciłem na ruszt oryginał, żeby ostatecznie wyrobić sobie zdanie na temat tego, czym jest nowe, stare Diablo i czy warto się nim zainteresować. Jeśli trafiliście na ten film, to bardzo możliwe, że poszukujecie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. Czy dostaniemy najlepsze Diablo w historii? Spróbujmy zmierzyć się z tym pytaniem wspólnie i sprawdźmy, czy takie herezje mają jakiekolwiek podstawy. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. A jeśli materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam. Na początek wyjaśnić trzeba dwie kwestie. Po pierwsze, wszystkie wyrażone tutaj opinie wygłoszone są na bazie niezliczonych godzin grania w oryginał i to tylko w singlu oraz jedynie kilkudziesięciu godzin w betę. Zaawansowaną, ale jednak beta. Produkt niekompletny, mocno okrojony, jeżeli chodzi o zawartość i tak dalej i nie traktujcie więc tego materiału jako prawdę objawionej o grze, bo finalnego produktu wciąż przecież nie widzieliśmy na oczy i troszkę jeszcze przyjdzie na niego poczekać. Może się okazać, że po ograniu ostatecznej wersji stwierdzę, że moje zdanie pozostaje niewzruszone, ale jest też możliwe, że ocena diametralnie się zmieni, bo blizzardzi na przykład popsuli coś, czego jeszcze nam nie pokazali. Teoretycznie wszystko się może zdarzyć, ale optymistycznie przyjmijmy, że wrażenia pozostaną te same i tego trzymajmy się do końca. Druga sprawa to kwestia tego, czym Diablo 2 Resurrected jest i czy może być potraktowana jako osobny twór, a nie tylko łatkę graficzną, która według wielu powinna być rozdawana za darmo, a żądanie za nią pieniędzy to zwykły skok na kasę. I o ile kwestie finansowe pozostawię każdemu z Was do rozpatrzenia indywidualnie, to zdefiniowanie charakteru tej produkcji nie jest już takie prosta. Twórcy mocno obstają przy zdaniu, że nie jest to remake, a remaster i z jednej strony trudno się z nimi nie zgodzić. Nie zbudowano tej gry od początku, nie wprowadzono nowych istotnych mechanik czy zmian fabularnych. Z drugiej natomiast strony nie da się nie zauważyć faktu, że graficznie nie mamy tutaj do czynienia jedynie ze zmianą kosmetyczną w postaci paru ładniejszych teksturek i zwiększonej rozdzielczości. Kto pogrywał w remastery od Nintendo, ten na pewno wie o co chodzi. Wręcz przeciwnie, Diablo 2 Resurrected to tak naprawdę zupełnie nowy silnik 3D z przebudowanymi animacjami, efektami itd. Czy to jednak wystarczy, żeby potraktować go jako osobny produkt i tym samym odpowiedzieć na zadane we wstępie pytanie? Przyjrzyjmy się paru kluczowym elementom gry, a odpowiedź może pojawi się sama. Kombinowania z klimatem obawiałem się najbardziej, bo to ono spowodowało, że całkowicie odbiłem się kiedyś od Diablo 3, którego odmienność w tym aspekcie zwyczajnie zmasakrowała mi. Ukochaną, mroczną i demoniczną serię. Jakże wielka była moja ulga, kiedy okazało się, że twórcy Remastera podeszli do oryginału z ogromnym szacunkiem i, mimo potężnych zmian graficznych, zachowali jego charakter. Wszystko, co wpływa na budowanie atmosfery, pozostało nietknięte. Z podziemi zionie ciemność, krypty są jakie być powinny, i generalnie całość skąpana jest w mroku. Tak przecież potrzebnym w dark fantasy, jakim jest Diablo. Nawet drugi akt wygląda pod tym względem dużo lepiej niż cukierkowata piaskownica z trójki. Paleta barw, brud, krew, opętańcze dźwięki, muzyka. To wszystko, mimo że nieco podrasowane, to w swojej istocie pozostało wierne materiałowi źródłowemu. Efekt ten potęguje dodatkowo niemal stuprocentowe odzorowanie świetnego polskiego dubbingu z oryginału. Genialnie jest usłyszeć znajome głosy, których linie dialogowe znam już przecież prawie na pamięć. Naprawdę kamień z serca. W tym aspekcie Diablo 2 spotkały oczywiście potężne zmiany. Graficznie dostajemy tutaj zupełnie nowy silnik 3D, a do tego poprawione animacje, modele, tekstury, efekty cząsteczkowe czy dynamiczne oświetlenie. A wszystko to dostępne oczywiście w najwyższych rozdzielczościach, także w 4K. I co tutaj dużo mówić? Gra wygląda przepięknie i zdecydowanie dostała dzięki temu nowe życie. Niby to tylko odmieniona szata graficzna, co dla mnie jako wielbiciela retro nie powinno mieć przecież jakiegoś większego znaczenia, bo zdarza mi się grać w gry z trzema pikselami na krzyż i świetnie się w nich bawić. Ale nie da się nie odczuć tej świeżości, jaką przynosi ze sobą zmiana wizualna. Niby gram w to samo, a jednak na każdym kroku dostrzegam coś nowego. A to jakaś nowa animacja, a to nowy model postaci czy budynku, a to znacznie zwiększona szczegółowość otoczenia lub jakiś mały, niedostrzegalny wcześniej szczegół. Podobnie sprawa ma się z dźwiękami. Niby to samo, ale jednak ich pula została zwiększona, a jakość audio znacznie podrasowana. Obcowanie z Diablo 2 Resurrected to zwyczajnie uczta dla oka i ucha, którą powinni docenić zarówno zaprawieni w bojach weterani serii, jak i zupełnie nowi w temacie gracza. Przepaść w tym aspekcie widoczna jest szczególnie, kiedy w trakcie gry przełączymy się na tryb klasyczny, co można zrobić w każdej chwili jednym przyciskiem. Z całym szacunkiem dla oryginału, przeskok jakościowy jest niesamowity. Tutaj przydałoby się też wspomnieć o elemencie, który doczekał się nieco dalej idących zmian, a mianowicie o przerywnikach filmowych. Stworzonych od początku, choć z tym samym scenariuszem. Co znaczy ni mniej, ni więcej, tylko to, że teraz każda klatka wygląda lepiej, ale i poszczególne kadry zostały zmodyfikowane czy wzbogacone o nowe elementy. Jak przystało na Blizzard w kwestii cinematików, najwyższa półka. No i tak można by rozpływać się nad warstwą wizualną nowego Diablo pewnie długo. Ale dla mnie niesamowicie istotnym podczas gry było też to, że cały czas dało się odczuć, że pod tą nowoczesną przykrywką tkwi silnik starego dobrego Diablosa. Autentyczny, niemal nietknięty i dający wciąż tyle samo radochy i satysfakcji z gry. Twórcy okazali się być w tym przypadku diabelskimi konserwatystami i postanowili zachować go takim, jakim był ponad 20 lat temu, wprowadzając jedynie minimalne zmiany czy usprawnienia. Decyzja ta niesie ze sobą dwie rzeczy: po pierwsze, super, bo mamy tu do czynienia z wciąż tym samym dobrym Diablo 2. Które wielu z was, tak samo jak ja, pokochało, i które do dzisiaj stanowi wzór tego, jak haken powinny wyglądać. Włączając grę od razu poczujecie się jak w domu. Interfejs, okienka, drzew umiejętności, charakterystyka postaci, lud, feeling walki są żywcem wyjęte z oryginału. Jedni powiedzą, że świetnie, inni pewnie, że niekoniecznie. Nie da się pominąć, bowiem faktu, że silnik ten ma już swoje lata, i niektóre rozwiązania wydają się nieco archaiczne, jak choćby problem z hitboxami i generalnie precyzyjnym celowaniem. W oryginalnym Diablo 2 zdarzało się czasem, że mimo kliknięcia w przeciwnika cios zwyczajnie nie wchodził, bo w jakiś dziwny sposób nieznacznie przeciwnik się przesunął. Drobiazg, ale wkurzał tak samo w oryginale jak i w remasterze. Oc dostało się z dobrodziejstwem inwentarza. Na szczęście nie jest to nic, co w dużym stopniu psułoby satysfakcję z zabawy. Co więcej, twórcy postanowili wprowadzić kilka mini-usprawnień, takich jak opcjonalne automatyczne podnoszenie złota po przebiegnięciu przez stosik, czy powiększenie rozmiarów skrzynki na przedmioty. Drobiazgi, ale fajne, że ktoś o tym pomyślał, bo skoro można coś ewidentnie usprawnić, to dlaczego nie? Jeśli chodzi o zawartość, to w finalnej wersji dostaniemy od razu podstawowe Diablo 2 wraz z dodatkiem Lord of Destruction, czyli pełną pięcioaktową kampanię oraz wszystkie 7 postaci. W Diablo 2 Resurrected nie ma żadnych nowych trybów gry, żadnych nowych questów czy postaci niezależnych. Wszystko odzorowane jest 1 do 1 w stosunku do oryginału. Jeśli znacie klasyczną wersję, to dokładnie wiecie, czego się spodziewać. Jeśli natomiast nigdy w Diablo 2 nie graliście, to szykujcie się na epicką opowieść o walce sił dobra z siłami zła, której to staniecie się uczestnikami. W samej becie zawartość jest natomiast okrojona do pięciu postaci bez nekromanty i zabójczyni oraz dwóch pierwszych w pełni grywalnych aktów. No dobra, pozachwycałem się, pochwaliłem, ale czy to oznacza, że w Diablo 2 Resurrected nie ma do czego się przyczepić? No, oczywiście, że jest. Kwestią otwartą jest natomiast to, które z tych błędów czy niedoróbek wynikają z faktu, że jest to wciąż jednak beta, a które zostaną z nami na dłużej. Na ten moment mniejszych lub większych niedoróbek jest całkiem sporo. Począwszy od rzeczy związanych z nieco przestarzałym silnikiem, o których wspominałem wcześniej, a skończywszy na klasycznych bugach. A to czasami coś się niespodziewanie nie dogra, a to dziwnie miga, a to jakaś tekstura się wysypie. Nieco bardziej doskwierające jest cofanie się bohatera do pozycji sprzed paru sekund. Jakby gra lagowała nieco, i jest to mocno frustrujące. Zakładam jednak, że zostaną one poprawione do premiery lub w ogóle nie wystąpią w grze singlowej, a przecież tylko taka mnie interesuje. Gorzej może być z poprawieniem problemu, który czasem pojawia się w podziemiach, gdzie odnoszę wrażenie, że ciemność jest nieco za duża i może wpłynąć na czytelność starcia. Akurat mnie poświęcenie czytelności w imię podbicia klimatu nie przeszkadza, ale zakładam, że nie wszyscy tak mają. Tak samo z modelami postaci, wokół których y, też pojawiła się jakaś tam burza. Absolutnie nie przeszkadza mi, że pojawiają się postacie o innej karnacji, czy nieco mniej roznegliżowane, ale widziałem, że taki problem w publicznej dyskusji gdzieś się pojawił. I sprawa ostatnia. Twórcy dali graczom możliwość gry przy pomocy pada i generalnie spoko, bo zawsze fajnie jest mieć wybór niż go nie mieć. Ale gra na padzie jest wyraźnie inna od gry przy pomocy standardowego kombo myszka plus klawiatura. I nie chodzi mi tylko o odczucia, bo to przecież naturalne ale też takie rzeczy jak na przykład celowanie w walce, które na padzie wydaje się być podrasowane i mocno ułatwiające rozgrywkę. Nie wiem, może się mylę, ale odniosłem wrażenie, że w wielu przypadkach ciężko nie trafić. Więc szybko przełączyłem się z powrotem na klasycznego Gryzonia. Ok, i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje krótkie wrażenia z ogrywania bety. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie: czy graliście, a może dopiero zamierzacie, no i jak Wam się podoba. Osobiście mimo paru niedoróbek jestem zachwycony nowym starym Diablo i już nie mogę się doczekać ostatecznej wersji. Diablo usiadło sobie okrakiem między remasterem a remake'iem i ku mojemu zdziwieniu dobrze na tym wyszło. Stąd odpowiadając na pytanie postawione we wstępie, jeśli spytalibyście się mnie o najlepsze Diablo w jakie można obecnie pograć, to mimo mojej bezwarunkowej miłości do klasycznej dwójeczki i zakładając, że finalna wersja zostanie jeszcze dopieszczona, to wskażę na Resurrected. Chociaż w 99% podobnych przypadków zdecydowanie wolałbym oryginał. Przede wszystkim dlatego, że mimo iż przecież znam tę grę na pamięć, to poczułem się tak samo jak ponad dwie dekady temu, kiedy ogrywałem ją po raz pierwszy. Poczułem świeżość, poczułem ekscytację, i generalnie żadną grą nie jarałem się tak od czasu, nie wiem, Red Dead Redemption 2, dobre dwa lata temu. A remasterem czy remakiem nie jarałem się tak chyba nigdy. Twórcom udała się trudna sztuka zachowania wszystkich podstawowych cech oryginału przy jednoczesnym obudowaniu całości w świetną grafikę i podrasowany dźwięk. Instalujcie i grajcie koniecznie. O ile wasz sprzęt jest w stanie tę grę sensownie obsłużyć, bo niestety jest dość mocno wymagająca, jeżeli chodzi o wyższe nastawy graficzne. Jeśli nie, to spokojnie możecie zostać przy oryginalnym Diablo 2, które jest i na zawsze pozostanie grą kultową, klasyczną i wybitną, niezależnie od tego, ile remasterów czy remakeów jeszcze nas czeka. Dzięki i do usłyszenia.